Zacznijmy od pierwszej Mojżeszowej 1:3. I rzekł Bóg, niech stanie się i stała się. Rzekł Bóg, niech stanie się i stała się. Ewangelia Jana 1:1 do tego, żebyście te rzeczy ze sobą połączyli. Która mówi, na początku było Słowo. Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Bóg uwalnia stwórczą moc przez wypowiadane Słowo. Tak było zawsze, tak zawsze będzie. Stwórcza moc jest uwalniana przez wypowiadane Słowo. Wypowiadane. I rzekł Bóg, niech się stanie i stała się. Rzymian 3:22 mówi tak. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Oryginał mówi wiarę Jezusa Chrystusa. 3:22. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Literkę W wstawili, bo nie potrafili tego ogarnąć. Tej litery nie ma pierwotnie w manuskryptach. Tam jest napisane, objawiła się sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa, a nie w Jezusa Chrystusa. Posłuchaj, Bóg jest pełen wiary w siebie i uwalnia tę wiarę, wypowiadając słowo wiary. Bóg to wierząca postać. W kogo wierzy Bóg? Wierzy w siebie. To jest niepojęte dla nas, ale... Sprawiedliwość Boża objawiła się przez wiarę Jezusa Chrystusa, czyli... Jak sięgniesz to głęboko, to zobaczysz, że to On, Bóg, uwierzył w to, że schodząc na ziemię jako Mesjasz, uratuje człowieka. Bóg by tego nie zrobił, gdyby w to nie uwierzył. Rozumiesz? Bardzo sobie dzisiaj oddolnie robimy, jakby my oddolnie głosimy, oddolnie nauczamy, bo to już się wydarzyło i my wszystko mamy obcykane. I my dzisiaj mówimy do ludzi, uwierzcie w Jezusa, będziecie zbawieni. I to jest prawda. To jest w ogóle prawda, tylko to nie na tym polega sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość Boża idzie o wiele głębiej. To On uwierzył. To On uwierzył. On uwierzył. Ja myślę, że On bardziej wierzy w nas niż my w Niego. Takie coś mam wrażenie. Bo to jest w ogóle... To jest w ogóle kaskaderski numer z tym przyjściem na ziemię jako człowiek. To jest takie... To jest jakieś potworne ryzyko po prostu tych wszystkich, wiesz. On się rodzi na ziemi, popatrz co się dzieje. On się rodzi na ziemi bez świadomości bycia Bogiem. Wiecie co to znaczy? To jest coś takiego, że teraz sobie podejmujesz decyzję taką, siedzisz sobie tutaj i mówisz takie coś. Poddam się elektrowstrząsom do takiego stanu, żebym amnezji dostał, tak? I zobaczę, czy mi się uda osiągnąć sukces w życiu. Bóg schodzi na ziemię i On
a rodzi się jako człowiek, bez świadomości bycia Bogiem. On musi uwierzyć sam w siebie. W ogóle ja chcę, żebyście zobaczyli jedną bardzo ważną rzecz. Co Jezus robi? Jezus w ogóle musi uwierzyć, że jest Bogiem. Patrz, ty w ogóle musisz uwierzyć w uzdrowienie, uwierzyć w jakieś zasobność finansową, w krzyż, jakieś takie rzeczy masz do zrobienia. Masz do tego Biblię, masz do tego Ducha Świętego, który jest w tobie, wiesz, masz do tego ludzi, Kościół, historię całą, masz całą aparaturę masz do tego, tak? A on rodzi się na ziemi jako człowiek i teraz on musi uwierzyć w to, że on jest Bogiem. To jest mocne uwierzyć w to, że jest się Bogiem. Tak? On służbę swoją zaczął w wieku 30 lat, nie dlatego, że on miał taki jakiś plan górny. Wiecie, o co chodzi? Wiecie, dlaczego Jezus zaczął służbę w wieku 30 lat dopiero? Dlatego, że on dopiero w tym momencie, tak, miał w swoim sercu ugruntowaną wiarę w to, że jest Bogiem. On dopiero wtedy idzie w to. Jemu to tyle zajęło, jemu. W ogóle wiesz, nie? On miał potężnie trudne zadanie. On nie miał uwierzyć w jakiegoś Mesjasza, w coś, co się wydarzyło, tylko on musiał na podstawie w ogóle Starego Testamentu i wewnętrznego objawienia, którego nikt mu nie potrafił wytłumaczyć, uwierzyć w to, że jest Bogiem, tak? I on się z tym boryka wiele lat. Rozumiecie? Boryka się wiele lat. Wiesz, jak my byliśmy w Izraelu, teraz ostatnio to ja miałem wiele takich głębokich też rzeczy, jakby takich przemyśleń miałem i właśnie z tym, jak on też szukał tego, że on tym Bogiem jest, że on szukał siebie, Jezus, tym wszystkim. I on ten czas spędza na tym, żeby on się znalazł w ogóle, nie? Się takie się proste wszystko wydaje, przychodzę, dostaję pismo, wiesz, co chodzi, czytam w piśmie coś tam, się dowiaduję, mam kościół, mam... On tak nie miał, nie? On tak nie miał. On musiał uwierzyć sam w siebie. A potem się ujawnić jeszcze z tym wszystkim. Rozumiecie? Tylko wiecie, nikt nie uczył na warsztatach, proszę ciebie, jak się uzdrawia chorych. Jak się wypędza demony, nie? Tak nie było, nie? On nie miał. Tylko nikt nie uczył, jak się ludźmi zarządza. W ogóle... To wszystko było nowatorskie. To nowatorskie. Wszystko nowatorskie. Bóg wierzy sam w siebie i wypowiada słowa wiary. Taka jest metodyka Boża. I tego nie wolno nam zapominać, że to jest wzór. To jest wzór do funkcjonowania. Tylko i wyłącznie wiara działa stwórczo, jeśli jest wypowiadana. Wiara działa stwórczo tylko, gdy jest wypowiadana. Po prostu. Tak działa wiara. Rzymian 10, 8, 11. Rzymian 10, 8, 11. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest Słowo w ustach twoich i w sercu twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Tu też zawiera się obietnica, że jeśli wierzysz sercem i wypowiadasz ustami, to nastąpi w 100% manifestacja mocy. Wiara sercem i wypowiedź ustami jest 100% dowodem na manifest.
stuprocentowym dowodem. Sama wiara sercem nie jest stuprocentowym dowodem na manifest. Tu już mamy totolotyp trochę. Totolotyp. A zatem nakreślmy fundament. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział od 41 do 45. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział od 41 do 45. A dlaczego widzisz źdźbło w oku własnym? Aha, a dlaczego widzisz źdźbło w oku brata, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim, obłudniku, wyjmij najpierw źdźbło z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde drzewo poznaje się po jego owocach, bo nie zbierają z cierni fika, ani winogron z głowy. Człowiek dobry z dobrego skarbca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Te wersety mówią, że podstawą stwarzania w wierze jest nowe serce, w tym wypadku odrodzony duch, tak to się tutaj czyta, które jest ustawicznie poddawane weryfikacji przez Słowo Boże, czego skutkiem jest wartościowy owoc wiary. Widać tutaj, że człowiek musi posiadać przede wszystkim miejsce gromadzenia. Miejsce gromadzenia, musi się gromadzić gdzieś ta wiara. Tu mamy te serce. Gdy praktykujemy ten proces uświęcenia i przepełniania się Słowem, czego nieodzowną częścią jest tylko wypowiadanie tego Słowa, to drugim krokiem jest uwalnianie przez naszą mowę z twórczej mocy Bożej, skumulowanej w naszym sercu. To znaczy, my najpierw przyjmujemy, tak? Przyjmujemy. My musimy wierzyć, to o czym mówiliśmy. I następnie musimy te rzeczy wypowiadać. Wierzymy, wypowiadamy. Wierzymy, wypowiadamy. Nie wypowiadamy niczego, w co nie wierzymy. Zbieramy, wierzymy, wypowiadamy. Zbieramy, wierzymy, wypowiadamy. I tak do końca chodzenia po ziemi. Przez cały czas. Dobre drzewo, dobre owoce. Dobre drzewo, dobre owoce. Tu nic inaczej nie trzeba. Te serce musi być wypełniane wiarą. Rozumiecie? I ta wiara musi być wypowiadana. My sobie to musimy włożyć w ogóle w siebie. My musimy się nabrać tego rodzaju kultury. Musicie ustanowić kulturę, tak? Przepływu słowa wiary w waszym życiu. Wśród waszych bliskich. Wśród ludzi, z którymi współpracujecie. Werset 45, jeszcze raz, z obfitości serca mówią usta. Czyli te serce musi być pełne, żeby z niego mówić wiarę, to musi być pełne tej wiary, tak? Pełne. Pełne. Musisz ładować tam cały czas. Pełne. Jak można wypowiadać wiarę, jak ono nie jest pełne wiary? No to ludzie wypadają nie wiary. O procesie powstawania mówiliśmy na poprzedniej sesji. Cały czas dbasz, żeby było pełne. Cały czas dolewasz do pełnego. To nie to, że tam zmniejsza się, zmniejsza, tak pasza się zmniejsza. Nie. Dolewasz do pełnego. Cały czas, cały czas, cały czas. Gromadzę słowo. Przetwarzam. Gromadzę, przetwarzam. Gromadzę, przetwarzam. Wiesz. I mówię z tego, mówię z tego, mówię z tego. Ludzie do mnie mówią tak.
Skąd ty to wszystko wiesz? Ja mówię z serca. Wiecie co? Ja żebym tak usiadł, no nie? Ja mógłbym usiąść od rana do nocy, mógłbym pisać, głosić, mówić cały czas. I w ogóle ja się nie będę powtarzał. Ja byłem kiedyś w jednym kościele, pamiętam, i tam były dwa nabożeństwa, mieli taką salę, no tam sporo, tam 200 ludzi było w tym kościele i tak salę mieli tak, że tylko do 100 osób weszło, nie? I były dwa nabożeństwa, jedno po drugim, chwilę przyparkowali samochody i następne. Ja kazanie to tam miałem i potem podeszli do mnie, mówią, jaki tytuł damy temu kazaniu? No powiedziałem, taki tytuł. A oni mówią, ale to będziesz głosił w ten sam czas ci zajmie, ale ja mówię, ale ja nie wiem, co teraz będę głosił, coś innego. Jak to mnie zrobić coś innego? Ja mówię, no to ja nie głoszę dwa razy tych samych kazań. Bo po co? To nie są nauczania, co się głosi, możesz się głosić, wiesz, no, nauczania głosisz cyklicznie jakieś tam, choć one też zawsze się zmieniają, ale poselstwo nie głosisz dwa razy, no po co poselstwa głosisz dwa razy takie same, jakie chcę. Przecież człowiek przez całe życie może głosić inne poselstwa, może tysiące poselstw się głosić. Tysiące. A dlaczego? Bo tutaj jest materia. No to nie ma materii. To jest pełne, jak to jest pełne, to płynie. Okej? Bo z obfitości serca wszystko jest. Z obfitości serca. No serce. A ludzie mówią, ja nie wiem, co mam mówić. Ja mówię, masz pustkę w sercu. Pustkę, resztki. Resztki tam masz. Bo to jest napisane z obfitości serca, a nie z serca. To przeczytacie. Z obfitości. A? To znaczy, że ja wtedy mogę uwalniać słowo wiary, jeżeli mi się przelewa w sercu. Jest taki czwarty w tej grupie Hiobowej, tak? Bo tych trzech jest przyjaciół, takich, co tam go dołują, a potem się pojawia inny. On już nie jest nazwany, to nie jest przyjaciel Hioba. To jest w ogóle taka dziwna postać. Elihu się nazywa. I on ciekawy jest. Ten Elihu to jest ciekawa postać. Dziwny, tak? Ja się potem w ogóle go nie wspomina się o nim nic, bo to tych trzech przyjaciół tam sobie przerąbało, a ten Elihu nie. I ten Elihu w pewnym momencie mówi tak, bo tam on młody jest, oni tam go nie biorą, bo to młody chłopak jakiś tam, nie? Znaczy dla nich młody to 40-letni, bo oni tam, wiecie, 40 lat to młody. Mężczyzny to byli po 80 lat. Ale to młody jest tam tego, ale on fajna rzecz mówi tak. Tam jest mocny tekst, taki duchowy, mocny tekst. Nie mogę nie mówić, tak? Bo duch mój płonie. W ogóle to jest rzadkie użycie tego słowa hebrajskiego duch w ogóle w Starym Testamencie. Wiecie, to nie jest częste. To nie jest częste. Tam jak duch pański, to tak, ale w ogóle, że on duch, to ta świadomość, że duch w człowieku jest, to nie to. To bardzo rzadki element, który się tam czasem przejawia w jakichś objawieniach ludzi, wiecie. U proroków się czasem przejawia, nie? A tak on, ale on wiesz, mówi, nie mogę nie mówić, ale nie mogę, tak? To jest silniejsze ode mnie, bo duch mój płonie. Tak? Czyli wylewa się ze mnie. Wylewa się. Tak musi być w sercu. Musi się wylewać. Z obfitości serca, mówią usta. Gdzie to słowo wiary, ono zaczyna przybierać na sensu nabiera, kiedy jest pełnia w środku. Pełnia. Dlatego ty musisz się ładować prawdą. Musisz być przeładowany, to musi być masa krytyczna. Masa krytyczna. Pamiętaj, nigdy za dużo w twoim sercu. Nigdy. To nie ma czegoś takiego, że tam troszkę, że troszkę, nie? To nie tak działa. To masa krytyczna, ten kielich mój przelewa się. Ja wtedy mogę mówić z obfitości serca. Wtedy ja daję jak Katarynka w ogóle słowo wiary. Ale jak ja tam mam troszkę, to z czego ja mam dawać słowo wiary?
Wczoraj byłem u lekarza i mama moja przyszła i mówi tak, jak tam? Ja mówię, dobrze, lekarz dobry. Obojętnie, co się będzie działo z moim organizmem, tak? Ja nie określę tego jako stan ostateczny. Dlaczego? Bo nic nie jest stanem ostatecznym oprócz informacji krzyżowej. To jest stan ostateczny. To jest granica. Ja się trzymam granicy. Rozumiecie? Bo mocny jest Pan w granicach Izraela. Ja nie mam żadnych granic w granicach. Ja jestem w granicy prawdy i miłości. Ja jestem bez granic. Ja mogę z gołym tyłkiem tu sobie, rozumiesz, latać. Bo ja już nie mam granic. Ja jestem w ogóle nieograniczony w granicach. Jest granica prawdy, granica miłości i heja do przodu, Arturek. Rozumiesz, co? Bo mocny jest Pan w granicach Izraela. I teraz ja się poruszam w granicach, tak, prawdy i ja nie naruszę tych granic. Tak? I obojętnie, co się będzie działo, tak? Jakieś powiedziałem diabłu, żeś mnie zabił. To nie zmienię zdania na temat uzdrowienia. Pamiętaj. Proste jak drut. Nic nie zmieni mojego zdania. Żadne osobiste doświadczenie. Żadne. Bo ja nie bazuję na doświadczeniu, tylko bazuję na krzyżu. Tak? A więc wiara wypełnia serce maksymalnie, o to dbamy i następnie ją wypowiadamy. Masz problemy z wypowiedzią wiary? To znaczy, że masz problem z obfitością wiary w sercu. I koniec. I zapraszam do pokuty w tym momencie. I to jest do pokuty. Przychodzę, Boże, zmiłuj się nade mną, zmieniam myślenie, tak? I koniec, kropka. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, czytamy, tak? 41-45. Tu mamy 45. Dobrze, obejrzyjmy sobie drugą stronę medalu, czyli stan człowieka, który nie uświęca serca, czyli nie wypełnia swojego serca wiarą, nie rozbudowuje tej wiary, nie wkłada tam słowa. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 46-49. Dlatego, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czyni się tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom swój na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody i wnet runął i upadek domu tego był zupełny. Jeszcze raz przytoczę naszą ostatnią podróż do Izraela. Byliśmy właśnie w tym miejscu, gdzie Jezus to kazanie wygłaszał. Staliśmy na tej plaży i patrzyliśmy na tą skalę, o której on mówił. Na tej skale ojciec Piotra, stary rybak, miał zbudowaną swoją chatę. Jest niesamowite, bo tam jest plaża i taki ustęp skalny. I tam stał dom tego rybaka. I Jezus tam na tej plaży im głosił. I pokazywał ten dom tego rybaka, on jeszcze wtedy tam stał. To Piotra podwórko, bo krótko powiedziawszy, u Piotra na podwórku głosił to. I mówi, o, to jest, mówi, to mądry człowiek zbudował na tej skale dom. Bo tutaj jest woda i ta woda jak podejdzie tutaj, to ona nie zaleje mu tego domu. Bo jest zbudowany na silnym fundamencie, on nie fizycznie to pokazywał palcem, na silnym fundamencie. Ten człowiek wypowiada słowa, taki człowiek wypowiada słowa wiary, taki człowiek, który nie zbudował na
mocny w fundamencie, ale z uwagi na brak wiary w sercu, jego słowa niczego nie stwarzają i niczego nie zmieniają. Czyli człowiek, który nie zbudował na fundamencie wiary, postawił ten dom na tym piasku, postawił ten dom na miejscu słabym, to, że on teraz wypowiada dobre słowa, to nic nie znaczy. Ja znam masę chrześcijan, którzy mówią słowo wiary. Mówią, będzie w moim życiu tak, tak i tak, tak, tak i tak, tak? Ale on nigdy nie włożył w swoje serce prawideł Bożych. Nikt. Nikt. A potem mówi, dlaczego ja nie mam? Czemu nie mam? Ja mówię, bo budujesz dom na piasku. Wyznajesz, a nie wierzysz. Jesteś pusty w środku. To nie masz. No bo skąd też masz mieć? Ale ja mówię. Mówię, co z tego, że mówisz? To jest tak, jakbyś miał gniazdko. Gniazdko byłoby nie podłączone pod fazę, ale by było w ścianie. I ty sobie wkładasz wtyczkę i mówisz, no powinno działać, bo jest gniazdko. No gniazdko musi być podłączone pod fazę. Wypowiadane słowo jest ściśle związane z wiarą, którą się zbiera w swoim sercu. Ta wiara, jeśli nie jest zbierana, to wypowiadane słowo jest niczym. I ludzie mówią, a nie mają. No jak mają mieć? Jak dom budowany jest na piasku? To proszę. No bzdura. Zestaw cały czas ten sam. Wiara w sercu i usta, które ją wypowiadają. Cały czas ten sam mechanizm, do końca świata. A zatem widzimy, że język jest końcówką mocy, ale działa on tylko wtedy, jako końcówka mocy, jeśli w sercu jest moc. A moc musi zaistnieć w wyniku tego, o czym mówiliśmy wcześniej. No tam musi się znaleźć ta wiara. Ona musi być tam włożona. Ludzie podważają prawdy, olewają prawdy. A co mi zależy? Bóg wyznaczył pewne prawdy. Co mnie ta prawda? Idę poza prawdę. A potem wyznaję słowo wiary. Ja mówię, ty jesteś chory na głowę. Na głowę jesteś chory. W ogóle co to w ogóle za historia jest? Ludzie. Prawdy Boże muszą być w naszym jednym palcu. Jak ja Cię obudzę telefonem o 3 w nocy i zapytam Ciebie tak, posłuchaj mnie. Co Boża prawda mówi o tym? Tak? Co się nazywa posiadaniem względu na osobę? To Ty musisz wiedzieć o tym. I musisz mi to powiedzieć przez telefon. I musisz powiedzieć do mnie, Artur, ja Ci powiem, co to znaczy. Boża prawda jest taka, że Bóg nie ma względu na osobę. Że umierające dziecko z głodu w Etiopii ma dla Boga taką samą wartość, jak obżerający się, proszę Ciebie, hamburgerami Amerykanie. Taką samą. Gwałcone przez pedofila dziecko ma takie same znaczenie dla Boga, jak pedofil, który je gwałci. I co teraz? A? Bóg nie ma względu na osobę. Jak ktoś w tobie drga, to pokutuj. Bo to religia albo humanizm się w tobie odzywa. Mordowany ma tą samą wartość, co morderca. Czy tobie się to podoba, czy nie? A humanizm mówi, nie! Ale ty musisz w nocy to wiedzieć, tak samo jak 2 × 2 = 4. Musisz w nocy wiedzieć i odpowiedzieć mi przez telefon, tak? Że brat w Chrystusie jest ważniejszy niż twoja matka czy ojciec, jeśli nie są w Chrystusie. I że jak będziesz miał dać pół jabłka niewierzącej matce, albo wierzącemu bratu, to dasz wierzącemu bratu, a nie niewierzącej matce.
bo nie znasz nikogo według ciała, tylko znasz według ducha, a matka jest martwa duchowo. Prawda? Fajnie brzmi, jak się czyta, nie? Ale jak się wprowadza w życie, to jest zgrzyt. Ale to są granice prawdy. Dopiero te granice są zmiękczane wewnętrzną granicą miłości i tam możemy się poruszać. Ale granice są nie do przejścia. Bo gdy przechodzimy te granice, to my nie zbieramy wiary w sobie, tylko zbieramy jakąś paletrę. I potem też wyznajemy jakąś paletrę. Chociaż ona ma piękny pogłos. Chodzimy i mówimy, nikogo nie znamy według ciała. Jak nikogo nie znamy według ciała, jak twoja niewierząca matka jest ważniejsza dla ciebie niż ja? To co ty mi pieprzysz głodne kawałki, że nie znasz nikogo według ciała? No weź. Nieprawda. Różnicujesz. I to jeszcze krzywo. Rozumiesz? To dla takich właśnie tekstów nazywają nas sektą. Dla takich tekstów. Rozumiesz? Dla takich tekstów. Ale to Jezus powiedział. To nie są moje słowa. Ja je tylko przeczytałem z tej starej Biblii. Ale to są granice. I teraz w tych granicach, tak? Należy się poruszać, żeby można było w ogóle zafunkcjonować. I to tutaj się zbiera wiarę. A chrześcijanie sobie przeskakują, mówią, a potem wyznają. Wiesz o co chodzi? Ja mówię, co ty w ogóle robisz? Skąd ty w ogóle bierzesz? Szampana zbierałeś w środku, a teraz wyznajesz słowo wiary. Wiesz? Siedzisz, rozmawiasz o chorobach człowieku sobie z różnymi ludźmi, tak? A potem ty się dziwisz, tak? Że te choroby ci w głowie siedzą. Okej? Okay? Zdziwiony jesteś. I oczywiście jest ci trudno potem, kiedy pojawia się jakiś atak choroby, jest ci trudno mówić, jestem zdrowy, czuję się świetnie, jest wszystko dobrze, super, halleluja. No bo jak możesz mówić, jak nie jesteś tego pewny w środku, tak? I mylisz prawdę ze szczerością, tak? Już ja mówię prawdę. Nie, jesteś szczery. Ale twoja szczerość nie posiada mocy stwórczej, tak? No weź. To jest budowa na piasku. A musi być zbudowane na skalę wszystko. Na skalę. Drugi Koryntian 4,13. Koryntian 4,13. Mówi tak. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przed to powiedziałem i my wierzymy, dlatego też mówimy. Wiara mówi. Cały czas. Wiara mówi. Cały czas. My wierzymy, więc też mówimy. Nie mówimy czasem, ale mówimy systematycznie. Mówimy do siebie nawzajem. Módl się, aby w twoim życiu powstała kultura wypowiedzi wiary. Powiedz, Panie Boże, pomóż mi, abym umiał wypowiadać wiarę w normalny sposób każdego dnia i do każdego człowieka. Bo tu nie chodzi, żeby ludziom cytować Pismo Święte. Tu chodzi o to, żeby mówić w wierze, normalnie, w takiej codzienności. Kiedy milczeć, to milczeć. Rozumiesz? Kiedy odpowiadać, to odpowiadać należycie. Tak? Mówić prawdę, niekoniecznie będąc szczerym. Rozumiesz? Po prostu. Wiara mówi.
cały czas. Jakub 3:2. List do Jakuba 3:2. List Jakuba 3:2. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało swoje może utrzymać na wodzy. Jeśli kto w mowie nie uchybia, jest mężem doskonałym. Chcesz być doskonały w życiu, zajmij się swoją mową. Dobrze? Nie studiuj 80 raz Faraona. Dobrze? Bo ja wam narzędzia zostawiam, a nie hobby. To nie jest hobby. Ludzie robią takie rzeczy, że mi się zżygać chce. Słuchają po 8 kazań moich dziennych. Ja jednego kazania swojego nie przesłuchałem w życiu. Oni po 8 dziennie słuchają. Mają do mnie telefon, wiesz o co chodzi? Trzeba być rąbniętym. Ja rozumiem, że się gdzieś jest daleko, gdzieś ja nie wiem, wiesz o co chodzi. Jak się coś szykuje w życiu, coś się dzieje. Teraz, dzisiaj, po co? Jakim celu? 8 kazań dziennie? Jak to jedno kazanie się przerabia człowieku 2 tygodnie. To jest taka intensywność duchowa. Ludzie przychodzą, wszystkie warownie sobie odkryłem. Ja mówię, że mam znajomego psychiatry. To wszystkie warownie, człowieku, się nadaje, proszę ciebie, do tworek. Ja mam w domu skrzynkę z narzędziami. Jeszcze mi do głowy nie przyszło, że wziął tą skrzynkę. Wyłożył wszystko, człowieku, mam, nie wiem, zagadną randkę. Wyłożę klucz francuski, młotek, dłuń. Mamy taki bar. Będziemy teraz rozważać, człowieku, klucz francuski. To są narzędzia! Te nauczania wszystkie, te rzeczy, to są narzędzia. To nie jest do zabawy. Rozumiecie? To nie do zabawy jest. To co to, ja nie rozumiem, po co to tak jest? Do zabawy to jest misia albo wibrator. A nie człowieku, rozumiesz, warownie człowieku, przesłuchiwanie takich rzeczy. Bez przesady. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, jest mężem doskonałym. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, to się tym trzeba zająć. A to w sposób automatyczny, tak, implikuje fakt generowania wiary w sercu. To się tym trzeba zająć. Jak my od tego zaczniemy, to my możemy zaczynać inne działania. W ogóle praca na duszy człowieka, rozpieprzanie warowni demonicznych jest ściśle związane z ugruntowaniem się w duchu. Człowiek jak się nie gruntuje w duchu, a zaczyna się zajmować jedynie swoją duszą cały czas, tak? To się wreszcie tak w to wkręci, że nie będzie się mógł wykręcić. Okej? Okay? Najpierw jest duch człowieka i najpierw jest rozbudowa ducha. Pracuj nad duszą, ja ci w tym pomogę. Ze wszystkiego trzeba wychodzić, ale najpierw zaczynamy od fundamentu, tak? Jeżeli ktoś nie stawia fałszywego kroku za pomocą wypowiadanego słowa, ten jest człowiekiem doskonale rozwiniętym i spełnionym. I ma siłę i możliwości powściągać, czyli prowadzić za ustę całe swoje ciało. Całą swoją psychofizyczność. Trzeba mówić dobrze najpierw. Ja marzę o tym, żeby ludzie zaczęli w ogóle te proste, fundamentalne rzeczy stosować w życiu. Bo ludzie się zajmują szeregiem innych rzeczy, ja to rozumiem, bo to są też rzeczy słuszne, ale jeżeli początek nie mamy prawidłowy, tak? To potem będzie kłopocik. Kłopocik. Jakub, dalej 3 rozdział, przeczytamy cały aspekt
od 2 do 12. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wiele uchybień. Jeżeli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może trzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem, także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownym wichrem pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyśni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest jak ogień. Język jest pośród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala piek życia, sam będąc rozpalany przez piekło. Bo wszelki rodzaj zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnobrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo, tak bracia moi być nie powinno. Czy źródło wydaje z tak samego siebie, z jednego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latarość figi? Tak też słony strój nie może wydawać słodkiej wody. Nasz język jest stworzony do uwalniania mocy. Jaką będziesz nim moc uwalniał, to zależy od tego, co masz w sercu. On i tak będzie uwalniał moc, i tak będzie uwalniał moc. Język jest końcówką mocy. Powiem ci coś. Masz dzisiaj to, co wypowiadałeś do dzisiaj. Jesteś sumą swoich wypowiedzi. Sumą swoich wypowiedzi. Masz to, co wypowiedziałaś. Dlatego tak bardzo, jak rozmawiamy indywidualnie, wiecie, że wielu z was pociągam do prostych informacji, nie? Określenia samego siebie. Przecież wiecie, że jak czasami się określicie, to to jest szok w trawkach. Człowieku, przecież za kogo ty się uważasz? Kim ty jesteś w swoim sercu? Takiego siebie wypowiadasz, czy chcesz, czy nie chcesz, przy takich okazjach cię przyjmą. Ty trochę to skontrolujesz, ale w większości nie dasz rady. Twój własny język albo cię będzie błogosławił, albo cię będzie zabijał. Twój własny język. Nie zwalaj tego na innych ludzi. To nie ludzie cię kształtują. Ty się kształtujesz sam. Twoim językiem się budujesz i twoim językiem się rujnujesz. Twoim językiem budujesz życie wokół siebie i twoim językiem rujnujesz życie wokół siebie. Bo to jest końcówka mocy. Końcówka mocy. A to, co mówisz, jest ściśle związane z tym, czym ładujesz swoje serce. Tak? Co tam wkładasz. I ile tam tego masz. Tak to działa. List Jakuba 1:26 mówi tak. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś uważa, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, czyli nie uwalnia językiem wiary, to jego pobożność to jest fikcja literacka. To jest pierdoła jakaś. On gada bzdury, ten człowiek, że jest pobożny. To jest iluzja. Wiecie, jaki on może być? Porządny, moralny, ale nie pobożny. Pobożny nie oznacza porządny, nie mylcie tych rzeczy. Pobożny oznacza powtarzający po Bogu. To pobożny jest, a nie porządny. Porządny to jest ten, kto funkcjonuje w określonym porządku. I jest na przykład porządek dobra, tak? Porządek moralności. To porządny człowiek. Na misiu mi się to bardzo podobało. Ten jeden mówi, to bardzo porządna dziewczyna. A ten drugi mówi, co zrobisz? Trudno. Bardzo porządna. Pobożny to powtarzający.
powtarzający po Bogu. Kto uważa się za pobożnego, a nie powściąga języka swego, żyje w iluzji swojej pobożności. Rozumiecie? Jest iluzyjne. Nie mylcie tego. Pobożności z porządnością. Pobożność to bojaźń Boża. Bojaźń Boża to nie jest lęk przed Bogiem, tylko najwyższa forma szacunku. Najwyższa forma szacunku, wręcz forma szacunku, która doprowadza człowieka do pewnego rodzaju wewnętrznego, duchowego drżenia, aby nie stracić tego, co się ma. To jest tak, jak w ogóle nie chcesz stracić najdrobniejszej sekundy z ukochanym swoim. Rozumiesz? Chcesz w ogóle, żeby to trwało i trwało i trwało i trwało i chciałbyś, żeby w ogóle czas się nie kończył. To tak jest w ogóle z bojaźnią Bożą. Najwyższa forma szacunku połączona z takim właśnie wewnętrznym drżeniem przed stratą. Pobożność zbudowana jest na wierze i bez podporządkowania języka Bożemu Słowu tak naprawdę jest zwykłą iluzją, jest niczym. Ona nie istnieje. Bóg mówi tak. Jeśli ty nie wypowiadasz wiary, tak, to twoja pobożność jest iluzyjna. A więc wiara, jeśli jest niewypowiadana, jest bezużyteczna. Chcę, żebyście o tym bardzo poważnie myśleli. Żebyście tą rzecz zrozumieli. Módlcie się o kulturę wypowiedzi wiary. Kultura wypowiedzi wiary. Chciejcie być ludźmi, których język będzie totalnie poddany Bożemu Duchowi. Bo to jest potężny krok do sukcesu. I to jest rzecz duchowa, o której ja teraz mówię. To nie są rzeczy natury związanej z jakby pracą nad sobą. To nie jest praca nad sobą tutaj. Ja nie o tym dziś mówię. Teraz mówię o głębokich, duchowych, fundamentalnych rzeczach. Nie wolno nam tego stracić, bo nam się to wszystko rozmyje. Ja chcę, żeby to słowo, które było Ci wypowiadane, ono przeniknęło każdego człowieka. Ojcze, ja modlę się, aby Twój Święty Duch przenikał te przestrzenie, o których Cię było mówione. Ja chcę, żeby ludzie głęboko doświadczali zrozumienia tych słów, żeby to w nich pracowało, żeby oni zastosowali całym swoim sercem to, co było Ci tutaj czone. O czym teraz w imieniu Jezusa ustanawiamy, że wydamy stukrotny plon tego. Że to w żaden sposób nie zostanie nam ani zabrane, ani nie zatracimy tego, ani nic nam tego nie przysłoni, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo, ono jest jak miecz, jak młot, że ono ustanawia rzeczy wieczne. W imieniu Jezusa. Amen.